Cześć kochani, dzisiaj postanowiłyśmy z Natką wziąć na języki Halinę Munkową, ponieważ niepokoimy się trochę co do tego, w którą stronę zmierza jej styl. Myślę, że Halina Munkowa nie czeka, aż ją wyzwolimy, ale na pewno coś tu jest nie tak, bo to jest bardzo piękna kobieta, bardzo zgrabna, która bardzo schudła, została twarzą marki biżuteryjnej Bel Air. Wyglądała świetnie przez jakiś czas, a później coś się spieprzyło. Stała się blondynką, może to jej zaszkodziło. Wiesz, ja jednak ją kojarzę jako piękną, ciemnowłosą dziewczynę, która rozpoczynała swoją karierę w słynnych czerwonych Widzisz, to nie jest łatwe słowo. Czerwone korale. Tak, tak powinna powiedzieć, więc taką ją pamiętam. Wtedy była etniczna, jasne, nie była modna, ale była jakaś. A teraz ubiera się na przykład tak. No to było jakieś takie dziwne przebranie ze skansenu, które też nie do końca wyglądało dobrze. Ja ją lubię w tym momencie takim dosyć klasycznym. Początek tego roku, jeszcze kilka bardzo dobrych stylizacji, właśnie eksponujących jej urodę. Podoba mi się w blondzie, natomiast coś niedobrego dzieje się w wakacje. Ona zaczęła jakąś paradę okropnych czapek. Popatrz, jakiś kaszkiet z HM-u. Tutaj no, ja nie chcę pełna kowbojka. Nie chcę mówić, do kogo porównałabym tę stylizację, bo tutaj pozwy przyjdą. Natomiast zgadzam się z tobą, że dziś coś bardzo niedobrego. Ona ewidentnie, mam wrażenie, że schudła i cieszy się swoją figurą. Znaczy, powiem wam tak, gdybym ja miała taki brzuch, zapewne też bym go odkrywała. Natomiast czy to jest w dobrym guście w tym wieku? Nie wiem. To nie chodzi o wiek, to jest po prostu jakaś taka parodia Gwen Stefani, na zasadzie Gwen Stefani z Nadwisły, więc z biedniejszymi środkami i z jakimś takim mniej wyrazistym stylu. Natomiast słuchaj, to co się działo z tymi kupiszami, to jest bardzo niedobre. To jest sukienka, która dobrze wygląda tylko na modelce, na każdej innej kobiecie wygląda strasznie wulgarnie. Wiesz co, problemem nie są ciuchy od kupisza, wiesz, przynajmniej 1/3 mojej szafy to są jego ciuchy. Natomiast ja nigdy nie odważyłabym się na taką sukienkę, bo tak jak powiedziałaś, ona wygląda dobrze tylko na modelce. No i mamy tutaj efekt na załączonym obrazku. Jest ta wulgarność, jest ta kiczowatość, jeszcze błagam cię, jeszcze ta czapka typu nocny portier. Nie, wiesz, są kupisze i kupisze, no popatrz, to też jest niedobre. To też jest takie, no, półnaga kowbojka. Kowbojka to jest w ogóle styl, wiesz, Madonna, jak ja byłam w drugie liceum, no kama. Nie, no, ale buty są ładne, kładzur. Okej. No dobra, a tutaj co mamy? Jakoś nadwiślańską interpretację Lady Gagi? Słuchaj, w ogóle te stroje z Voice of Poland to jest trochę inna para kaloszy. Ona tam gra taką diwę rzeczywiście i chyba temu mają służyć te tatuaże. No ale no, taka Angelina Jolie, no to jest diwa w tatuażach. No okej, okay, no Angelina Jolie to tutaj jeszcze jest daleko. Ale wiesz, bardziej chodzi o to, że ona podobno ma aż dwie stylistki. Tak, czyli no to są trzy głosy. Która wyrządziła jej tę krzywdę? Nie wiem, mogą zwalać jedna na drugą. Jakaś nowobogacka Rosjanka po prostu z zamiłowaniem do... ta carska Rosja. No bo... właśnie, z zamiłowaniem do carskiej Rosji. No proszę bo ona cię. Ma takie tendencje rzeczywiście do takiego babciowego nadmiaru koronek, jakichś ciężkich ozdób, albo do ruszek. O, to są sukienki od niejakiego Emilio de la Morena, jakiegoś projektanta, słuchaj, Hiszpana z Wielkiej Brytanii. Słyszał, tak. Ale to rzeczywiście pokazałaś to gołe, taki... No takie flapper dress, ale dla odważnych. No podziwiam jej odwagę, ale to nie jest apetyczne przedstawienie sylwetki. Natomiast może lepiej, jak ona odsłania to ciało, niż jak je tak zakrywa, jak tutaj jakimś pledem, firanką, za długimi spodniami i... Boże, kiedy były modne, słuchajcie, takie pasy? Britney Spears! Takie to pasy jest, tak, jak Britney naszyjniki, Spears. Tak? Tak, tak, tak. A, ja nawet gdzieś jeansów. Słyszałam, że to jest naszyjnik od Chanel, tylko że co z tego? Ja bym się chyba zabiła, jakby ktoś mnie tak ubrał, naprawdę. Wiesz, pytanie, czy ufasz swojemu styliście? No jeżeli ktoś sprowadza bardzo drogą sukienkę, która wygląda tak i jest rzeczywiście bez kobiety pod spodem, jest piękna. Bo to jest piękny aksamit, piękne prześwity, te frędzle, coś w sobie ma ta sukienka, tylko że ona koszmarnie wygląda na sylwetce. Przecież to jest tak zgrabna, piękna kobieta. Tak, tak, sylwetka zupełnie nie jest. Panie kobieca. Emilio de la Morena, proszę przemyśleć jeszcze raz proporcje. No a było tak pięknie. No Halina, po prostu coś się niedobrego stało w wakacje, przeżyła jakieś załamanie estetyczne. Wcześniej było okej, było zwyczajnie, klasycznie, ale jej to służy. Ona nie musi kombinować. Zwykła odrobina geometrii, podkręcony strój jest okej. Strój na biurwę, sekretarkę też jest okej. Moim zdaniem to, co jest stosunkowo dziwne, to to, że nasze gwiazdy rzeczywiście, wiesz, zaglądają tam za ocean i patrzą, co wziąć dla siebie, ale biorą jakieś takie nieadekwatne rzeczy. Kurczę, nie wiem, słuchaj, niech się zainspiruje Jennifer Lopez. To jest glamurowe, idealne na scenę, a przy tym spektakularne. A może najpierw po prostu niech Halina zdecyduje, kim chce być, bo przysięgam ci, nie mówię tego złośliwie,
Ja nie wiem. Ja patrząc na nią nie jestem w stanie wybrać ani jednego charakterystycznego sznytu. Ona raz jest szalona, raz jest seksowna, raz jest diwą, raz jest po prostu jest mieszkanką babcią z dziadka do rzeki. Tak, mieszkanką wiesz, carskiej Rosji, po prostu zagubioną księżniczką Anastazją. Po co dwie stylistki, jeśli wygląda się bardzo źle? A to jest bardzo piękna kobieta. Naprawdę chciałabym wyglądać jak Młynkowa, ale nie chciałabym mieć nawet połowy jej garderoby.